Widać, ale jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. 5 sekund. Jesteśmy już. Jesteśmy 5 sekund, to ja tylko zobaczę, czy się, czy będę nas mogła jeszcze tutaj pokazać. Dobrze. To takie techniczne rzeczy. Tu. Tak. Możemy sobie tak, tak właśnie pozwolić na takie pierwsze sekundy. Na rozkręcenie, nie? Rozkręcenie się. To jeszcze jest taki moment, że wiecie, możecie się wygodnie umaszczać w fotelach, tak, kanapach, czy tam, nie wiem, kończyć zalewać herbatę. Herbatę przynieść właśnie. Przynieść, tak. Już Agata kliknięta. Tak, już kliknięta, już jestem też gotowa już technicznie, także możemy sobie już działać. Dobry wieczór, drodzy widzowie. Dzisiaj łączy się Łódź i Szczecin. Tak, dzięki nogi internetu. Ja nazywam się Ola Bukowska, ze mną jest Agnieszka Szablicka i to jest kolejna rozmowa z cyklu Ludzie NVC. A dzisiaj mamy taki, tak jak w zaproszeniu napisałam, taką mamy dzisiaj do przeprowadzenia, do udowodnienia tezę. W polskim się pisało takie rozprawki. Co jest pierwsze? Empatia, żeby być odważnym, czy takie empatyczne podejście do siebie, do innych, żeby odnaleźć odwagę, czy też w drugą stronę, najpierw trzeba być odważnym, żeby zdobyć się na empatię. I do tej rozmowy zaprosiłam Agnieszkę Szablicką. Agnieszka jest trenerką, coachem, menadżerką z wieloletnim doświadczeniem. A Agnieszka założyła największe chyba forum dla trenerów w internecie na świecie, które nazywa się Trener Trenerowi Trenerem. Agnieszka też od niedawna prowadzi stronę czy bloga, nie wiem jak to nazwać tak profesjonalnie, z odwagą w działanie. I prowadzi również kurs Podróż ku odwadze, dobrze? Podróż po odwagę, tak. Podróż po odwagę. I Agnieszka jest też autorką książki, która wyszła niedawno, swojej pierwszej książki, Podróż, notatki z psychoterapii. Także długi wstęp. Jeszcze zapomniałam, że Agnieszka jeszcze prowadzi, chyba z mężem nawet, taki blog Nomadzi. To najnowsza nazwa, bo nazywał się inaczej, tak. Jeszcze krótko przed. Generalnie o podróżowaniu jest ten blog na Facebooku. Także kobieta po prostu wszechstronna, renesansu można by było powiedzieć. Witamy Barbarę, która do nas tutaj pisze, że nas wita. Witamy Cię Basiu również i witamy wszystkich, którzy się tutaj do nas dołączają. Agnieszka, o co to ja miałam Cię zapytać w pierwszym rzędzie? A już wiem, pamiętam. O empatii. Tak, miałyśmy o empatii. No tak, w ogóle miałyśmy rozmawiać o empatii. Ale zanim to wejdę z tym, to chciałam powiedzieć, że jestem po połowie książki Twojej, którą dostałam przed wieczorem i bardzo mocno mnie ta książka, wiesz, w środku dotyka. I no, czytam ją sobie tak porcjami, bo tak potrzebuję ją czytać. I jestem gdzieś w połowie strony, połowie książki. Słowo empatia pojawia się tam raz, ale całe te 100 stron, które ja czytam, jest dla mnie bardzo o bezprzemocowości w ogóle. Tylko o empatii, ale w ogóle o bezprzemocowości i o takiej, nie chcę za dużo zdradzać, o czym jest ta bezprzemocowość, bo pewnie zaraz o tym też będziemy sobie mówić. Mhm. Ale może zacznijmy właśnie od tego słowa empatia, bo ono, czy gdzieś to zjawisko, czy ta postawa empatii też w tej książce twojej się pojawia. Czym jest dla ciebie, Agnieszka, empatia w takim razie? Jak ją widzisz, jak ją rozumiesz, jak ją doświadczasz. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tak jak sobie rozmawiałyśmy chwilę temu w ramach tutaj rozkręcenia się i rozgadania,
chyba nie jest przypadkiem, że empatia się tylko pojawia raz, czy może dwa, może trzy razy w całej książce. Ja może powiem krótko, jaka jest moja historia, bo może być tak, że nie wszyscy do tej porystyczność. Moja książka powstała na bazie mojego pobytu, najpierw mojego pobytu na oddziale psychiatrycznym, później sześcioletniej psychoterapii. Jest o tym, czego ja się na tej psychoterapii dowiedziałam o sobie, jak przechodziłam, jak wychodziłam z depresji, jak wychodziłam z nerwicy. I empatia jest dla mnie, tak jak teraz ją rozumiem, ona jest dla mnie najpierw w ogóle dobrym kontaktem ze sobą. Najpierw jest taką uważnością na swoje potrzeby, która prowadzi do uważności na potrzeby innych osób, na potrzeby, na emocje innych osób. A w książce pojawia się ona tak rzadko, chociaż tak jak mówisz, jest przesiąknięta być może tym duchem. Dlatego, że pierwsza rzecz, której ja się musiałam w swoim procesie leczenia, wychodzenia z depresji oduczyć, to była nadmierna empatia w stosunku do innych ludzi. Czyli jakby stawianie potrzeb całego świata, w ogóle wiesz, przed moimi własnymi potrzebami. Więc pierwsze, czego ja się z kolei musiałam nauczyć, to była taka dobrze rozumiana empatia w stosunku do siebie. I to, co ja czuję, to, co jest we mnie, to, jakie ja mam potrzeby, takie ja mam emocje, żeby to zaczęło być ważne. I to stało się dla mnie taką bramą do tego, żeby się po jakimś czasie zainteresować, czy otworzyć w ogóle na potrzeby innych ludzi. Więc empatia jest dla mnie o kontakcie ze sobą, i który prowadzi do kontaktu z innymi. Super. To tak bardzo mi pasuje, wiesz, do tego obrazu, czy też przykładu z samolotem, jak się leci, tam jest taki kurs, co zrobić w wypadku, jak spadną maski. I jest mowa o tym, żeby najpierw, jak są rodziny z dziećmi, to żeby najpierw założyć sobie, a dopiero potem dziecku, co może się wydawać w ogóle dziwne, ale rzeczywiście tak jest, że dopiero jak pomożemy sobie, czyli tam matka, ojciec zapewnią sobie odpowiedni dopływ tlenu, to mogą pomóc swojemu dziecku. I podobnie jest z nami, czyli najpierw porządek i gdzieś empatia do siebie, nie? Tak. Porządek wewnętrzny mam na myśli, swoimi świadomość, kontakt z swoimi uczuciami. Tak to rozumiem też u ciebie, tak? Że to do tego prowadziło te 6 lat układania się. Dokładnie, wiesz, ja sobie też myślę, no bo jakby obydwie jesteśmy w branży szkoleniowej, tak to nazwijmy, że też w naszym zawodzie, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy z ludźmi, którą wykonujemy, to dla mnie to tak to powinno być, nie? Że jakby najpierw się zajmujemy zaopiekowaniem siebie i tego wszystkiego, co gdzieś tam w nas jest, to dopiero później jesteśmy w gotowości, czy możemy być dla kogoś, nie? Pomagać i wspierać. Już na przykład bez jakichś tam, nie wiem, niezdrowych chęci ratowania, czy tam nie wiadomo czego, nie? Więc jakby to się zaczyna od nas. O, jest Ewelina, jest Justyna. Justyna mówi, że nie będzie może uczestniczyć. Jest Ewelina, cześć Ewelina. Jak dobrze, że Facebook to wszystko i tak zapamięta i będzie można sobie do tego później. No właśnie. I tu mi się przypomniało, że nie powiedziałam, skąd my się znamy. I taki nagle teraz otwieram. Taki wiecie, taki nawet, bo my się z Agnieszką znamy głównie wirtualnie, aczkolwiek raz się widziałyśmy na jednym warsztacie, który Agnieszka prowadziła i który ja trochę wspierałam, żeby organizacyjnie, przynajmniej wyraziłam taką chęć, że mogę organizacyjnie wesprzeć. A potem jeszcze miałyśmy kontakt w sprawie jednego warsztatu, które Agnieszka mi, że jakbym, przekazała do realizacji. Także znamy się właśnie z tego obszaru trenerskiego i facylitacyjnego, bo też jesteśmy fankami facylitacji. Dobrze, to zamykam nawias i wracamy do tematu empatii, bo jak we wstępie mówiłam i wcześniej żeśmy sobie rozmawiały, że to co czytam w swojej książce, to jest taka dla mnie o bezprzemocowości. Marshall Rosenberg generalnie, on się wpisuje w nurt tych wszystkich myślicieli. Marshall Rosenberg, czyli twórca Nonviolent Communication, on się wpisuje w nurt tych wszystkich myślicieli, działaczy, którzy chcieli takiego bezprzemocowego funkcjonowania. Którzy marzyli o takim świecie, w którym jest możliwe uznanie tego, że ktoś ma inaczej. Tak? Uznanie to nie znaczy, że ma być tak, jak ktoś chce,
Nie, tylko że mam uznać, że ktoś ma inaczej, ja mam tak, ty masz tak, jesteśmy w stanie to po prostu zaakceptować. I u ciebie przez te 100 stron, które przeczytałam, to widzę bardzo dużo takiego szukania tej bezprzemocowości i przede wszystkim wobec siebie. I potem właśnie, żeby móc być takim w stosunku do innych. Jakbyś mogła o tym opowiedzieć, bo ja jestem cały, wiesz, napakowana tymi treściami tej książki, ale nie chcę ci tego zabierać. No bo to tak, jakby to jest w ogóle dla mnie niesamowite, w sensie tak jak opowiadasz o mojej książce i w ogóle bardzo się cieszę, że to, wiesz, jakby tak otwiera przestrzenie do tak różnych przemyśleń. Ja wiesz, jak pisałam to się nie zastanawiałam, tu będzie o bezprzemocowości, tu będzie o tym, tam po prostu pisałam o swojej drodze, wiesz, zdrowienia. Ale tak, prawda jest taka, że to była jedna z najważniejszych rzeczy, których ja się nauczyłam w procesie wychodzenia z depresji, leczenia się z depresji. Czy jakby, tak, jakby zrezygnowanie z przemocy wobec siebie to było najważniejszą rzeczą, czy jedną z najważniejszych rzeczy, których dokonałam w tym procesie. I takiej przemocy pod tytułem ja sobie muszę coś udowodnić, i takiej przemocy pod tytułem muszę być taka, jak oczekują inni, i taka, że muszę być taka, jak ja oczekuję, albo mi się wydaje, że powinnam być. Po prostu 7 ton tam, wiesz, tych różnych pomysłów w głowie miałam. I przekopanie się w ogóle przez to wszystko i dotarcie do tego, że wiesz, że ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, tak jak wszyscy inni, którzy mają swoje ograniczenia, który czasem ma lepszy dzień, czasem ma gorszy dzień i naprawdę nie musi zawsze stawać na wysokości zadania i robić wszystkiego, czego, wiesz, tam świat oczekuje, no to był kawał roboty, nie? I nawet to jest w ogóle ciekawe, jak się składają rzeczy, bo dzisiaj właśnie miałam też rozmowę z przyjaciółką na ten temat. Ona mnie też zapytała, jak ty ściągnęłaś w ogóle te maski z siebie, jak to się w ogóle robi, nie? I tak sobie pomyślałam i tak dużo, w ogóle cały wieczór o tym myślę i myślę sobie, że to jest trochę tak, że jakby im bardziej ja sięgałam, wiesz, jakby odważałam się sięgać w głąb siebie i pytać siebie, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, zgadzać się na siebie ze swoimi różnymi ograniczeniami i im bardziej jakby tą taką autoempatię, można tak, nie wiem, czy tak to można nazwać, w sobie rozwijałam, tym więcej z czasem robiło się też w moim życiu przestrzeni na z jednej strony zainteresowanie, autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem i też odwagę, nie wiem, w wychodzeniu w komunikatach, w wychodzeniu z zainteresowaniem jakby drugą stroną, ale też na przykład nastawianie granic w taki sposób, którego wcześniej nie robiłam, nie? Czyli mówienie, że dobra, jakby ja sobie tutaj czuję, że coś jest nie dla mnie, że ja tego w swoim życiu nie chcę. I uczyłam się komunikować. Także myślę, że mogłybyśmy tutaj w ogóle, wiesz, ze 3 godziny gadać, jak to się wszystko rozwijało. Tak, no pewnie. Bo to jest po prostu potężny kawał roboty. Ale ta właśnie ta bezprzemocowość, od której zaczęłyśmy i to, że naprawdę musiałam się, wiesz, kupę rzeczy oduczyć robić sobie samej, nie? To, że musiałam się nauczyć odpoczywać, dzisiaj mam akurat wolny dzień, nie? To, że ja sobie jakby dałam w końcu prawo na to, że ja nie muszę pracować w każdym dniu, nie? To się wydaje, że to jest takie niewiadome, taka może ma być mała rzecz, a dla mnie to był mega wielki wysiłek, że ja się nie muszę przymuszać do różnych rzeczy. To tak, nie? I to taką metodą małych kroków, metodą małych i małych działań podejmowanych i małego rezygnowania z różnych rzeczy, którymi nie służyły. I mam takie głębokie poczucie, że jakby im bardziej, wiesz, jakby ja się, bo to nie jest tak, że to jest raz zrobione i to będzie na zawsze, nie? Bo też o tym rozmawiałyśmy chwilę temu, że to jest praca na całe życie, nie? I ta empatia do siebie, no bo zmieniamy się, jakby okoliczności życiowe się zmieniają, ale też uczenie się tej takiej dobrze rozumianej empatii do innych, nie? Czyli jakby to, że ja jestem w kontakcie ze sobą, jak jestem w kontakcie ze sobą, to mogę być w kontakcie z tobą. I w takim kontakcie, które ani mi, ani tobie nie robi źle, nie robi krzywdy, jakoś tak mi się to układa, nie? Bo rozmawiałyśmy o tym, że to słowo empatia jak się pojawia teraz w tak wielu różnych kontekstach, tak. że i przez wielu, wielu ludzi i może istnieć taka obawa i taką chyba mamy obawę, że ona może być nadużywana albo niekoniecznie dobrze rozumiana, nie? Że
Na przykład moja nauczycielka NVC bardzo często powtarza, że empatia to nie jest słodkie pierdzenie. O właśnie, Że to nie o to chodzi, żeby o to ciu-ciu-ciu-ciu-ruciu tutaj sobie mówić wszystko, tylko właśnie o tym, o czym ty mówisz, że to jest kontakt ze sobą i wtedy ja mogę mieć kontakt z innym i ja mogę na przykład z szacunkiem postawić granicę, nie? Że, że coś jest dla mnie trudne, że ciężko mi coś przyjąć, tak? Że mogę odmówić komuś właśnie ze zastosowaniem autoempatii i empatii do kogoś. Także tam jest wiele, wiele różnych spektrum tak naprawdę, nie? Że to nie jest to, co, o czym ty mówiłaś wcześniej, że ta empatia taka jakby ukierunkowana na innych w kontekście ratowania, pomagania, wspierania, nie? Za cenę jakby zapominania o sobie. Ale tak naprawdę tam chodziłoby w zasadzie o jakieś zadbanie o jakieś swoje, nie? Sprawy. Tak, tak, tak. A też myślę sobie, tak mnie teraz olśniło, jak powiedziałaś, bo ja się faktycznie, ja naprawdę mam takie silne przekonanie o sobie, że ja nie jestem empatyczna, co może być prawdą albo nieprawdą, ale to w takim kontekście, jak ty mówisz, nie? Że jakby takie właśnie słodko pierdzenie, cytując twoją nauczycielkę, to nie jest to, nie? Że to też jest mega ważna robota taka edukacyjna, którą ty robisz, nie? Żeby właśnie mówić, co to jest empatia, czym ona jest, nie? Że to nie jest tylko takie właśnie głaskanie się, super, wszyscy się zgadzamy ze sobą, że czasem właśnie wyrazem empatii jest właśnie postawienie granic albo powiedzenie, że się z czymś nie zgadzam, albo że no nie wiem, jakby skąd. A powiedzenie, jak się to widzi, jak ja to widzę, nie? Jaka jest moja perspektywa, nie? Albo co słyszę. Nie? Że nie oceniam tego, co ktoś do mnie mówił, nie doradzam, nie oceniam, a mówię, słuchaj, słyszę to i to. I to już jest empatia. Bo nagle ta druga osoba słyszy, że ja podarowałam mu uwagę. Aha. A to jest bardzo, bardzo cennego. Wiesz, jeszcze o czymś myślałam w kontekście. No dobrze, ale jakby miałyśmy rozkminić i tutaj taki cel postawiłam, że taki mądry wniosek na koniec. Taki wniosek będzie właśnie, czy nam jest potrzebna odwaga do tego, żeby być empatycznym, czyli zająć odwagę do tego, żeby się zająć sobą, dać sobie tą autoempatię, czyli dać sobie tą empatię i wtedy zająć się innymi, czy wręcz odwrotnie, czyli najpierw muszę zacząć od empatii, żeby być odważną do życia, do innych, jak ty to widzisz? To jest, że chyba i to, i tamto, nie? I jajko, i kura. Znaczy se, w moim przypadku było tak, że ja najpierw musiałam jakby znaleźć w sobie odwagę przekopania się, wiesz, przez różne swoje tam ciemne rzeczy w środku i żeby dać sobie samej empatię i zacząć zwracać uwagę na swoje potrzeby, na swoje emocje, na to, kim ja naprawdę jestem, jak ja siebie odbieram i w ogóle jak ja chcę funkcjonować i co jest dla mnie istotne. Więc jakby najpierw miałam odwagę do tego, żeby mieć empatię dla siebie, a później dla innych. A empatia do bycia odważną, to jakby kojarzy mi się już z takim kolejnym krokiem, nie? To, że jeżeli ja już mam w sobie w środku wiele rzeczy zaopiekowanych, uspokojonych, takich właśnie, i też, albo też jestem po prostu z nimi w kontakcie, to na przykład mniej się boję, jakby idąc z empatii, w sensie, że nie wiem, sytuacja, kiedy ktoś z bliskich mi osób jest w żałobie na przykład, nie? To jakby ja sobie wyobrażam, czy czuję, czy jakby stawiam się troszeczkę w sytuacji tej drugiej osoby i nie boję się tak zadzwonić, nie? Żeby zapytać, albo okazać swoje wsparcie, albo nie udawać, że nic się nie dzieje, albo powiedzieć, dobra, jakby poczekamy może tam za jakiś czas, nie? Więc to jest trochę i to, i tamto, znaczy się moja droga, ja nie wiem, czy tak jest u wszystkich, ja też byłabym pewnie ciekawa, może ktoś z osób nas oglądających będzie się chciał podzielić swoimi doświadczeniami. U mnie to akurat było tak, że najpierw była odwaga do takiej empatii dla siebie, a dopiero później mam empatię do tego, żeby być odważną w działaniu wobec innych, nie? Czy żeby, nie wiem, mówić o rzeczach, pytać o rzeczy wprost, nie wiem, widzę, że coś się dzieje, nawet, nie wiem, przykład szkoleniowy, nie? Że widzę, że u uczestnika szkolenia, czy warsztatu, czy coachingu jakieś moje słowa wywołały jakąś reakcję, no to idąc jakby z empatii jestem w stanie zapytać, co się dzieje, co się stało, a kiedyś bym się tego bała, kiedyś bym
wątpiła, bo bym się na przykład bała, że usłyszę, a tam spadaj kobieto, albo nic, nic, wcale, że jakby nie wiem, albo cokolwiek innego. Ja, jakoś mi to tak idzie, że odwaga, dla mnie odwaga była źródłem, taka odwaga do własnej empatii była źródłem tej empatii, którą mogę mieć dla innych. Bo ja na przykład jak sobie tak czytam tą twoją książkę i też piszesz tam o momencie, w którym zdecydowałaś się na pójście na oddział dzienny, kiedy siedziałaś na balkonie i paliłaś papierosy dużo. I zapraszamy wszystkich do zapoznania się z tym fragmentem, oczywiście. To ja tam na przykład widziałam taki moment kontaktu ze sobą. Nie, że ty bardzo tam w końcu dotknęłaś tego, przed czym uciekałaś na tym balkonie. Nie? Tak. I właśnie w porozumieniu bez przemocy bardzo dużą wagę się przykłada do tego właśnie kontaktu ze sobą, że ja pracując z kimś, czy będąc w jakiejkolwiek innej roli, ja muszę mieć kontakt ze swoimi uczuciami, bo one będą mi mówić o moich potrzebach i ja będę mogła wtedy coś z tym zrobić, tak? I jak sobie czytam właśnie i patrzę na tą scenę tak teraz oczami wyobraźni, to widzę ciebie tam właśnie kontaktującą się ze sobą, nie? I realizującą to, co zrobił. I w konsekwencji tego kontaktu ze sobą, no, pojawiło się konkretne działanie, które natychmiast wykonałaś. Nie? Więc ja bym powiedziała, że najpierw się pojawia ta empatia, która by wywołała odwagę do tego, żeby zadzwonić do szefa. To dla mnie w ogóle, wiesz, jest niesamowicie odważne zadzwonić do szefa i powiedzieć, słuchaj, jestem chora, nie wiem, kiedy wrócę. Ukłonę do szefa, jeżeli kiedyś obejrzy ten film za to, co powiedział, także... bardzo tutaj cię w tym wsparł. Więc ja na przykład czytając tą scenę widziałam tam taką kolejność. I to jest bardzo ciekawe, że możemy te rzeczy widzieć inaczej, nie? Tak. To jest ciekawe. Może to jest tak, że nie ma tutaj jednej odpowiedzi, bo jakby każdy będzie troszeczkę przez jakby własny filtr przepuszczał, to jest okej, nie? Jakby, jeżeli tam jakoś inspirująco do przemyśleń, to super, ale dla mnie to zwierzę, to jest takie niesamowite, nie? Ja teraz tak się sobie myślę, Boże, to faktycznie jest moja historia i faktycznie tak było, nie? Bo ten blok, w którym ja siedziałam na balkonie, to tutaj stoi 50 metrów od miejsca, w którym teraz mieszkamy, więc ja tam przychodzę za nim, idąc na spacer z psem i faktycznie czasem sobie to przypominam i trochę też tak jest, jak mówisz, nie? Że to był taki moment, kiedy chyba mnie dogoniło, nie? To znaczy się jakby tak dogoniło, że ja już po prostu nie mogłam przed tą depresją uciekać. No i dobrze, bo to się dobrze się wszystko wydarzyło. Ale to jeszcze się chciałam wiesz, odnieść do tego, co mówiłaś wcześniej, że to jest tak, że właśnie w tym wątku zawodowym, nie? Że im bardziej mamy tego kontaktu ze sobą, tym jesteśmy w stanie lepiej z ludźmi pracować. Ja tego bardzo doświadczyłam, no bo ja jestem trenerem, teraz 18 lat w tym roku minęło, w sensie w 2020. I jakby ja byłam trenerem zanim jeszcze, w sensie zanim się zaczęłam leczyć i później przestałam zastanawiać, bo byłam też aktywna zawodowa przez większość czasu. I teraz, kiedy już mogę powiedzieć, że jestem zdrowa i widzę, jak to się zmieniło i w kontekście jakby dbania o mój własny dobrostan, ale też w kontekście takiego dobrego dbania o ludzi, z którymi pracuję, nie? Więc ja tak sobie pomyślałam. No właśnie, to jest tą maską tlenową jakby trochę, nie? Pisze do nas Ewelina tutaj w komentarzu, bo on właśnie się ten komentarz odnosi do pracy z ludźmi. I ja piszę, że ona słyszy, pozdrawiamy Ewelinę, że słyszy, że tak, często w moim środowisku zawodowym słyszę, że jak przestaje być słodko pierdzącą, to się wypalam zawodowo. O, to bardzo w ogóle ciekawe. Nie, że ktoś to tak ocenia, tak to rozumiem, ten komentarz. A w rozumieniu Eweliny to właśnie ta empatia to nie jest, jak tu w cudzysłowie, z pięknie ujętego skanie po jajkach, tylko działania mające na celu pomoc i pracy na zasobach moich uczestników. Tak, no dopiero jak ja mogę nazwać to, co widzę, nie? To
Oczywiście ktoś może powiedzieć, dobra, nie ma tematu, bo ja też, czyli nie, dziękuję, nie mam potrzeby, żeby się mną zajmowała, albo nie mam potrzeby się dzielić tym, co właśnie się wydarzyło, no to jest inna inszość. Nie? Natomiast tak, to jest, czyli wydaje mi się, że tutaj z Eweliną bardzo podobnie rozumiemy ten temat, tak, że to pojęcie empatii jest nam, po prostu podobnie je definiujemy i podobnie stosujemy. No, myślę, że to co Ewela napisała tutaj, ja sobie tak pozwalam, bo to moja przyjaciółka bliska jest, także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, ale ta praca na zasobach, w sensie takim, że jak jestem w stanie spojrzeć trochę na rzeczywistość czyimiś oczami, nie? Jakby nie przez swój filtr, zobaczyć jakby jak... czego ten człowiek potrzebuje, nie co ja uważam, że on potrzebuje, tylko czego on potrzebuje w swojej jakby sytuacji życiowej, nie to, co ja oceniam, nie? Nie to, co ja mam na jego temat, tylko nie wiem, na zasadzie zapytania, dowiedzenia się, czego tam jest, jakie tam jest zapotrzebowanie, jak ja mogę wesprzeć, w czym ja mogę być pomocna, nie? Pewnie tutaj moglibyśmy sobie rozwinąć wątek też o braniu odpowiedzialności, tak. To jest, nie? No, to tak, to. Tak, teraz mi z kolei przyszedł też do głowy takie dwa pojęcia związane z porozumieniem z przemocy, szakal i żyrafa. Szakal to jest właśnie ten oceniający, który się może nam włączać i on może nam w głowie się włączać, nie? On może oceniać nas, na przykład nie, w mojej pracy, czy w pracy czyjejś kogokolwiek jestem, o nie, wysłałem prezentację z błędem, nie, z jakimś tam literówką, albo może być szakal, który mi się odzywa w głowie i on jest o kimś, och, ten szef beznadziejny, znowu tam się skrzywił, bo mu coś tam powiedziałem, nie? I to jest jakby jedna postawa, o której mówiłem, a druga to jest żyrafa, która ma wielkie serce, nie, która, no właśnie, ma cztery kopyta, dwa są o empatii i dwa są o szczerości. Czyli to jest piękne połączenie w ogóle, że ten szakal może mówić o potrzebach, które są jakoś niezaspokojone, niezauważone, nie? Czyli na przykład ta literówka w prezentacji może mówić o że dla mnie jest ważna jakość mojej pracy, tak? Że ta jakość nie została w jakiś sposób, ta potrzeba jakoś nie została zaspokojona. A to, że ten szef na mnie się tam spojrzał, no to może mam potrzebę uznania, nie? Jest jakoś niezauważona, niezaspokojona i co w związku z tym mogę zrobić, nie? I ten szakal też jest nam w jakimś sensie w życiu potrzebny, natomiast to nie, on nie powinien być jedynym źródłem informacji, nie? I tutaj jest nam też ta żyrafa potrzebna, która jest o empatii i o takiej szczerości, czyli mogę powiedzieć sobie, no dobra, mogłam przejrzeć tą prezentację jeszcze raz, mogę się o to poprosić, tak? A mogę powiedzieć, dobra, Ola, jeden błąd, to, czy tam jedna literówka, to też nie jest przecież nic takiego, następnym razem, nie wiem. Mówiłaś najlepiej, jak umiałaś, nie? Nie wiem, jakby... Mówiłaś najlepiej, jak umiałaś, tak, więc... ale też właśnie, jak mówimy o pracy z ludźmi, czy w ogóle, czy jesteśmy członkami zespołu, czy tak jak my, no, stoimy przed jakąś grupą ludzi, no to też właśnie, żeby umieć oddzielać te oceny, nie, o innych, o sobie, w tej konkretnej roli, w tej konkretnej sytuacji, od tego, co rzeczywiście jest nasze, taką naszą jest potrzebą jakąś, nie, że czyli tutaj rzeczywiście możemy teraz wątek nowy otworzyć, nie? Jak to pracować? Jeszcze mi się jeszcze skojarzyło, tak jak mówisz o szakalu i o żyrafie, to ja sobie pomyślałam, żeby też jakby, co jest dla mnie istotne, to mieć w sobie taką zgodę, że to nie jest tak, że jakby wiesz, w idealnym świecie to ja mam tylko żyrafę wewnętrzną i teraz... Tak, oczywiście, że nie. Zwolenniczką nazywania jakby jak jest i też zgody na to, że ja też mam w sobie szakala, też mam w sobie, no naprawdę potrafię być złym człowiekiem, nie? Jak każdy z nas, nie? Że mamy tą ciemną i tą jasną stronę i też tutaj jest mi blisko do tego wątku empatii i dla siebie i dla innych, nie? Że to jest tak, że właśnie nie musimy się wszyscy tutaj głaskać po ramionkach i że możemy być dla siebie empatyczni i w dobrych momentach i w trudnych momentach i to jest znowu takie, wiesz, never ending story, nie? Czyli ciągła praca i nasza jakby i w kwestiach zawodowych, ale też prywatnie i też każdego nad sobą, nie? Że to nie jest tak, że
że wszędzie i zawsze będziemy w stanie też, nie? Bo oczekiwanie od siebie samego, że zawsze będę w stanie super idealnie zareagować, no to jest znowu przemoc, nie? I tak, to już przemoc jest od siebie. I ten szakal jest nam naprawdę potrzebny, bo on właśnie mówi, pokazuje nam, o jakie potrzeby możemy zadbać, tak, zaspokoić albo zauważyć je przynajmniej, że są ważne w naszym życiu. Natomiast rzeczywiście nie możemy oczekiwać, że się szakala wyzbędziemy. No możemy go odbudzać jakoś tam. To jest dokładnie też ten wątek, bo właśnie zaczęłam teraz kurs ten o odwadze mój. I to jest jedna z rzeczy, bo nie nazywam szakalem, bo jak ja nie pracuję w krytyk wewnętrzny to może być też. To jest krytyk wewnętrzny, albo to jest czasem po prostu lęk, nie? Który nie wiem, chce coś zrobić, chce podjąć jakieś działanie, obawiam się i ten lęk mnie blokuje, a ten lęk może być źródłem informacji o tym, czego ja potrzebuję, nie? To trochę tak jak ten szakal, o którym ty mówisz, nie? Co musi być zaopiekowane, co tam się dobija, skoro ta obawa się pojawia, nie? Także tak. No pięknie nam się rozmawia, a zbliżamy się do tak zwanego końca. Mądry wniosek, kalendar. I teraz mamy ten czas na mądry wniosek. Czyli co? Mówiłaś o tym, że najpierw jest odwaga, żeby być empatycznym do siebie, tak? Tak, dla mnie to tak było. Tak, a potem empatia, a potem jest potrzebna empatia, żeby być odważnym do innych. Tak, że może tak być. A ty mówiłaś, że może być też odwrotnie, że najpierw będzie empatia do siebie, żeby podejmować odważne działania. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie rozwiązać ten dylemat i nie wiem, czy musimy go rozwiązywać, nie? Bo może być tak, że możemy to po prostu może tak zrobić. Jak jakieś tam zadania różne filozoficzne. Tak. Żeby tak pogodzić tutaj, nie wiem, czy powiązać może te dwa wątki, te dwie strony, to że i empatia, i odwaga są nam w życiu bardzo potrzebne. Tak. I niezależnie od tego, czy zaczniemy od empatii, czy zaczniemy od szukania w sobie empatii i dla siebie empatii, czy zaczniemy od szukania w sobie odwagi, to będzie i tak dobrze. Mhm. Tak? Tak. I myślę, że to będzie taki mądry wniosek. I że w ogóle szukanie w sobie najpierw, nie? Że tak, jakby to jest też dobry kierunek. Jakby czego byśmy nie szukali, to najpierw warto w sobie poszukać. I jeszcze tak mi do głowy, że tak, ta odwaga może się tak kojarzyć z takim urabura, takim. Na mury, czy tam blokady. Nie, że odwaga to jest coś, o czym ty powiedziałaś, już teraz nie wiem, czy na antenie, a na antenie, że na przykład prawo do odpoczywania, tak, że nie tak. Muszę im powiedzieć, to jest odwaga powiedzieć sobie, dzisiaj leżysz na kanapie, nie, dzisiaj jest sobota i nie będziesz sprzątać. Odwaga to są w ogóle takie małe rzeczy, takie często, do których się, wiesz, sami przed sobą odważamy dla siebie w pierwszej kolejności, nie? Takie, znaczy dla mnie w ogóle chyba najodważniejszą rzeczą, czy jedną z najodważniejszych rzeczy w życiu, które ja do tej pory zrobiłam, było to, że po prostu pojechałam, jak zaczęłam mieć myśli samobójcze, to po prostu pojechałam do psychiatry, mimo tego, że byłam przerażona, nie? Więc to są takie, my naprawdę nie musimy zdobywać świata, żeby powiedzieć sobie, tak jestem odważny, tak jestem odważna, nie? Możemy po prostu robić rzeczy dobre dla siebie, dobre dla innych i dbać o siebie, albo na przykład wyrzec się przemocy wobec siebie, nie? To będzie już też bardzo. To też będzie bardzo, bardzo dużo i bardzo odważnie. Mhm. Dziękuję Ci, Agnieszka, za poświęcony czas. Dziękuję naszym wszystkim tu obecnym komentatorkom, tak naprawdę, bo dziewczyny tu się pojawiły i dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. No i co? I życzymy jeszcze miłego wieczoru. A kiedy książka będzie w księgarniach, Agnieszka, jeszcze powiem? Książka nie będzie w księgarniach, książka będzie... O, Kasia, cześć Kasia! Książka będzie dostępna na stronie mojej z odwagą w działanie.pl. Będzie też informacja na Facebooku.
Mam nadzieję, że do połowy stycznia będzie już to możliwe. Zostały mi tak naprawdę kwestie techniczne i formalne do zorganizowania, żeby mogła rozpocząć sprzedaż, także zachęcam do tego, żeby śledzić stronę. Już bliżej i dalej. Już bliżej i dalej. Stronę z odwagą w działanie. Z odwagą w działanie.pl, tak. Z odwagą w działanie.pl albo na Facebooku z odwagą w działanie, to też serdecznie zapraszam. A ja serdecznie zachęcam Was do przeczytania tej książki. Naprawdę. Jest pełna bezprzemocowości, autentyczności i odwagi. O, tak bym zapytała. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdeczne. To dzięki jeszcze raz. Dziękuję wszystkim, którzy byli i tym, którzy będą nas oglądać później. No i co? I do następnego razu. Dobrego wieczoru. Pa, pa. I dobrego wieczoru. Pa.